Witajcie, nazywam się Ryszard Kowalak, a 12 czerwca miał premierę film Jurassic World. Tego samego dnia do sklepów trafiła gra o tym samym tytule i przy niektórych jej egzemplarzach można było spotkać takie oto wspaniałe polibagi, które są jednocześnie najmniejszymi obecnie zestawami z tej serii zawierającymi dinozaury. Bo następny w kolejności jest pierwszy zestaw pudełkowy, którego cena katalogowa wynosi całe 120 zł. Ów drugi co do wielkości zestaw zawiera pterodaktyla, ale my dzisiaj nie o pterodaktylu będziemy mówić, tylko o tym tutaj niewielkim dinozaurze lądowym. I tutaj zaraz sprostowanie dla wszystkich czepialskich. Wiem, pterodaktyl nie jest dinozaurem, bo dinozaury były tylko i wyłącznie lądowe. Tak czy inaczej, mamy tutaj przepiękną szatę graficzną z napisem oczywiście Jurassic World, wzorowanym na moim ulubionym Jurassic Parku i tutaj z niebieską skórą dinozaura, z napisem Lego, pięknym obrazkiem, który nie do końca odwzorowuje wszystkie walory zestawu, o czym będzie za chwilę, z informacją, jakie figurki zawiera zestaw, co jest nietypowe jak na polibag, i z piękną głową T-Rexa, czyli najbardziej charakterystycznej postaci w świecie dinozaurów, aczkolwiek nie najważniejszej postaci w filmie Jurassic World. Jeszcze tylko spojrzymy sobie na komponenty. Dania, Węgry, Meksyk, Chiny i Czechy. Niestety są tu Chiny. I możemy otwierać. A oto i cała zawartość naszego obszernego woreczka. Mamy tutaj niewiele elementów, ale za to wiele bardzo ciekawych. Począwszy od naszego dinozaura, którego przedstawię Wam za chwilę, poprzez ten piękny element z nadrukiem, srebrny łańcuch, który tutaj widzimy, oraz udko od indyka tudzież kurczaka, słoniowe trąby w dość rzadkim czarnym kolorze i to, co jest największym moim zdaniem po dinozaurze fenomenem tego zestawu, czyli przerewelacyjny nadruk z logiem Jurassic Worldu, które jednocześnie może robić za logo Jurassic Parku, bo nie ma bezpośredniego podpisu. Co jest w nim tak wyjątkowego? Ano to, że występuje tylko w tym małym zestawie. We wszystkich zestawach pudełkowych, pomimo ich wygórowanej ceny, znajdziemy tak samo jak w Hobbicie, tylko naklejki. A tu takie zdziwienie, bo mamy nadruczek i to tylko i wyłącznie w najmniejszym zestawie. A oto i nasz zestaw w całej okazałości. Zacznijmy może od naszego przepięknego dinozaura, identycznego pod względem formy, pokazywałem Wam już wcześniej w recenzji najmniejszego zestawu z serii Dino z 2012 roku. Recenzja ukazała się w styczniu roku 2013 i nadal możecie ją zobaczyć na moim kanale. Tak jak już wówczas mówiłem, dinozaur wykonany jest z gumowego plastiku. Nie jest to ten sam plastik, z którego wykonane są zwykłe klocki i jego cechą charakterystyczną jest to, że ma jedno miejsce na stud tudzież wypustkę i jedno takie wgłębienie, które jest znacznie szersze i za które nie możemy go zaczepić. Jest to bardzo dziwne rozwiązanie, ale jak widać od niego nie odeszli i nadal je stosują, pomimo tego, że to już druga seria z takimi dinozaurami. Jeśli chodzi o te piękne, ciemnoczerwone prążki, to częściowo jest to nadruk, a częściowo plastik w stosownym kolorze, który jest już tutaj znacznie twardszy. Ponadto mamy też piękny nadruk zębów oraz oczu. Jeśli chodzi o tę oto pułapkę na dinozaura,
to mamy tutaj kawałek mięsa, konkretnie udko z kurczaka lub indyka, które po pociągnięciu powoduje opadnięcie tych oto naelektryzowanych prętów z łańcuchem i jest to bardzo ciekawa sprawa. Mamy tutaj połączenie wielu rzadkich elementów. Najrzadszym jest oczywiście już omawiany przeze mnie kafelek. Dalej mamy tutaj te słoniowe trąby w kolorze czarnym i występujący w zaledwie kilku zestawach krótki łańcuch w kolorze metalicznym. Przy okazji mamy tutaj próbkę kolorystyki całej serii, czyli niebieski, biały, szary. Bardzo podoba mi się to połączenie i jak najbardziej mam zamiar kupić jeszcze co najmniej jeden pudełkowy zestaw z tej serii. Ponadto dla mnie nowością jest ten oto nadrukowany kafelek. Niemniej sprawdziłem, jest to dość popularny element, który występował już w serii City. Po prostu ja City nie kupuję, więc o jego istnieniu wcześniej nie wiedziałem. I teraz czekało mnie takie miłe zaskoczenie. Reasumując, zestaw ten uważam za rewelacyjny i nie tylko z powodu na unikalnego dinozaura i równie unikalny kafelek z nadrukiem. Ale także, a może i przede wszystkim z powodu na to, na czym się opiera, czyli na następcy kultowego filmu Jurassic Park, którego jestem wielkim fanem i jestem niezmiernie zadowolony, że mogę zestawy opierające się na tym filmie, czy tam na jego kontynuacji, zobaczyć, zdobyć, posiadać w swojej kolekcji i wam przedstawić. I wydaje mi się, że sprawa będzie wyglądała tutaj identycznie jak z Hobbitem, czyli jak słaby Jurassic World by się nie okazał, a jeszcze go w kinie nie widziałem, to i tak będę zainteresowany zestawami, bo Jurassic Park. To było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.